Mamy właśnie 13 dzień kwietnia 2011 roku. Dlaczego mówię o tej dacie? Dokładnie tydzień temu, 6 kwietnia, a więc wyjątkowo wcześnie, niestety wyjątkowo wcześnie, włocławski Anvil skończył swój sezon 2010-11. Andrzej Korpalski wita Państwa po raz kolejny z Włocławki Wzorcowni, dogrywka z Anvilem. W dogrywce z Anvilem jak zwykle komentator, gość, kibic, ekspert Krzysztof Szaradowski. Witaj, Krzysiek. Witam, dzień dobry. Jeśli mogę, na początku jedno słowo. Jedyne, co nas pociesza, to to, że to nie jest najwcześniej zakończony przez Anvil sezon w historii. Jak wyliczył Marcin Rutkowski, na 5. kwarcie najwcześniej sezon kończyliśmy pod koniec marca, także w tym roku nie było najgorzej. Otóż to właśnie za chwilę będziemy o tym mówić. Dogrywka z Anvilem, ostatnio tytuł wyjątkowo adekwatny do tego, co prezentuje Anvil, bo po dwóch nieszczęsnych dogrywkach odpadamy z Treflem. Jeszcze była jedna, o ile mnie pamięć nie myli, z Kotwicą w sezonie, także chyba 3 dogrywki miał ten Anvil. Miejsca 5-8, bilans sezonu zasadniczego 11-11, jeśli doliczymy playoffy 12-14. Powiedz mi, Krzysiek, czy ty pamiętasz, kiedy ostatnio było tak źle? Bo no, mówiąc o tym sezonie, podsumowując go, musimy mówić otwarcie. No po prostu było źle. Tak jest. Skończyliśmy ten sezon, tak jak mówisz, na ujemnym bilansie. 12 wygranych, 14 porażek. W całym sezonie Anvil wygrał tylko 12 meczów. To takiej sytuacji nie pamiętam. Odpadliśmy wcześniej z playoffów też, to było chyba 3 czy 4 lata temu, w 2007 roku, z Polpakiem w świecie po tych nieszczęsnych meczach. Tak. Ale wtedy sezon zasadniczy wyglądał zupełnie inaczej. No i wtedy mieliśmy sytuację, w której nagle w newralgicznym momencie sezonu uciekł nam najważniejszy zawodnik. Teraz ten sezon w ogóle był jakiś dziwny i zaczął się od nie najlepszej postawy drużyny. Od tego, że sam trener, który przygotowywał zespół do sezonu, czyli Igor Gliszczuk, twierdził, że no nie przygotował zespołu do sezonu, bo zajmował się reprezentacją Polski. Później były te roszady kadrowe. Odszedł Skibniewski, przyszedł Tomas, były kolejne zmiany, w końcu nastąpiła zmiana trenera, przyszedł Emir Mutapcic. Wszyscy spodziewali się, że doczekamy się jakichś wielkich transferów w związku z tym. W przerwie, w tym okienku transferowym wielkich transferów nie było. No, były te roszady tak naprawdę na pozycjach, nie było żadnego poważnego wzmocnienia. Skończyło się jak się skończyło, no i teraz chyba pora rozłożyć to wszystko na czynniki pierwsze i powiedzieć, dlaczego tak się stało. No właśnie, dlaczego tak się stało? Na pewno to, o czym wspomniałeś. Kadra. Przykro o tym mówić, że kadra nam zaszkodziła, no ale takie są fakty. Pierwszy trener, drugi trener, sztab szkoleniowy tak naprawdę nie miał czasu tutaj we Włocławku zajmować się drużyną, przygotowywać jej do sezonu, ponieważ był na kadrze. Władze klubu zapewniały nas, że w związku z tym wszystko będzie dobrze, że to się jakoś negatywnie nie odbije. Niestety sam trener Gliszczyk, to co powiedziałeś, pamiętam mecz z Poznaniem, na pewno też go pamiętasz, tak. Gdzie trener Gliszczyk na konferencji pomeczowej sam przyznał wprost, nie miałem czasu przygotować drużyny, bo była kadra. Potem były problemy, tak naprawdę wspomniałem o tych playoffach, 1-3 z Treflem i odpadnięcie. Ale tak naprawdę umówmy się, ta klęska, no bo to była klęska, wisiała w powietrzu od początku. Andrzej Puta przed playoffami mówił, że ciężko będzie ten czas oszukać, nawet jeśli zagramy lepiej. No i niestety okazało się, że żegnamy się 5-8. Choć tak naprawdę niewiele brakowało, żebyśmy awansowali do tego półfinału, to nie ukrywam, że faktycznie jak już ten półfinał się zakończył, było mi strasznie przykro, że to początek kwietnia, ja już sobie na mecz w tym sezonie nie pojadę i będę musiał do września czekać na Łukasz Teran Basketball Cup, żeby znowu naszych chłopaków w akcji obejrzeć, i będę musiał się raczyć oglądaniem czterech innych zespołów, które walczą o złoty medal Mistrzostw Polski. No niestety, stało się jak się stało i drużyna włocławska musi pożegnać się z rozgrywkami dużo wcześniej. No ale to jest to też, co powiedziałeś, że ogromny wpływ na to miał ten czynnik, którym była reprezentacja. To wszystko później się nawarstwiało, bo cieszy mnie to, że Igor Gliszczuk sam przyznał się do błędu w tym momencie, kiedy mówił o tej reprezentacji. No, tyle, że chyba wtedy troszeczkę było już na to za późno, bo ta pierwsza część sezonu była zmarnowana i sporo złych rzeczy już się wydarzyło, sporo porażek. Można było to nadrobić. Okazało się jednak, że za mało czasu było na nadrobienie tego wszystkiego. No i skończyło się tak, jak się skończyło. Odpadliśmy w playoffach, choć tak jak mówię, wcale odpaść nie musieliśmy. Tyle tylko, że właśnie w tych decydujących momentach meczu, pierwszy mecz we Włocławku, czyli mecz, po którym mogliśmy prowadzić 2-1, mamy 24 sekundy. Nasz rozgrywający mamy piłkę, co robi Chris Thomas. Popełnia błąd, którego nie popełnił nikt przez cały sezon, bo przez cały sezon żaden zawodnik Anvilu nie popełnił błędu 8 sekund.
drugi mecz decydujący mamy rzut, po którym wszyscy chyba... Jest euforia, tak? Tak. A tutaj sekunda i Giedrius Gustas. I właśnie, i znów Chris Thomas, który go nie upilnował. To jest właśnie to, o czym mówiłem, choć o personaliach mamy sobie porozmawiać później. To ale w drugiej części. Ale właśnie, ale to są te elementy poszczególne, które zdecydowały o tym, że Anvil w tym sezonie skończył jak skończył, czyli na szóstym miejscu w tabeli. Nawiązując jeszcze do tych playoffów, trzeba przyznać, że przynajmniej Anvil walczył i to walczył mocno, bo dwa mecze w Sopocie, gdzie drugi mecz w pięknej Ergo Arenie, to też trzeba powiedzieć, że obiekt sopocki naprawdę chyba najpiękniejszy w kraju, jeśli chodzi o naszą lokalną basket ligę, na pewno największy, wyjątkowy, ale wracając do meczów. Pierwszy mecz przegrany na własne życzenie, drugi mecz bardzo dobry, Andrzej Pluta, 23 punkty, o ile mnie pamięć nie myli, także Łukasz Majewski, fenomenalny mecz, 1-1. Wracaliśmy do Włocławka po tamtym meczu, Łukasz Majewski mówi, nie możemy tego zmarnować, żeby te wypociny nie poszły gdzieś tam w próżnię, musimy skończyć we Włocławku. No i co, dwie dogrywki, to o czym mówisz, brakło lidera, błędy w końcówce proste, jak to masa, brakło też chyba trochę szczęścia, no i ten dylu nieszczęsny, czy może szczęsny dla Sopotu. No tak, ale ja już o tym mówiłem w czasie transmisji, chyba z wszystkich meczów z Sopotem w tym sezonie, że Filip Dylewicz to jest klasowy zawodnik po prostu, a ma jeszcze w sobie coś takiego, że on uwielbia grać przeciwko Anwirowi. Nie wiem, z czego to wynika. Mobilizują go chyba nasi kibice, którzy moim zdaniem zachowują się trochę nie fair wobec niego, bo jest to jednak reprezentant Polski, zawodnik, który rzuca w meczu z nami 30 punktów, w innym rzuca 26 punktów, 23. Trzeba mu oddać szacunek. Można mu przeszkadzać gwiżdżąc, można mu przeszkadzać, nie wiem, bucząc podczas jego rzutów wolnych, ale wyzywanie go od narkomanów jest dla mnie po prostu głupie. No. W zupełności się z tobą zgadzam, w 100, nawet w 200%, bo po pierwsze Filip Dylewicz na dzisiaj, na poziom tej naszej ligi, który jest, no mówmy się, mizerny, to jest gracz po prostu o klasę lepszy, a druga sprawa właśnie kibice. To działa w dwie strony. Zauważałem w poprzednich sezonach, że Filip Dylewicz często rzucając wolny, gdzie tam były te inwektywy w jego stronę niewybredne, często się dekoncentrował i te wolne próbował, ale z drugiej strony, co z tego, że chybił jeden czy dwa wolne, kiedy za chwilę zdenerwowany wykonał dwie, trzy, cztery takie akcje, że po prostu opadały nam szczęki. To samo. Więc to, o czym mówisz. Widziałem to podczas meczu w hali stulecia, który graliśmy pierwszy na wyjeździe w tym sezonie z Sopotem, kiedy Filip Dylewicz po kolejnych wyzwiskach pod jego adresem po prostu pomachał, uśmiechnął się do naszych kibiców, potraktował to bardzo na luzie, to go jeszcze motywuje. No i właśnie takiego zawodnika zabrakło w Anwilu. Zawodnika, który w momentach decydujących, tak jak to zrobił Filip Dylewicz w dogrywce jednego ze spotkań, kiedy zdobył 8 punktów, poprowadził swoją drużynę do zwycięstwa, w Anwilu takiego gracza nie było. No więc taki mały apel, małe ogłoszenie parafialne. Drodzy kibice, szanujmy Filipa Dylewicza, bo po prostu ten zawodnik jest tego wart. To jest wybitny reprezentant Polski i tak i nie powinno się go obrażać. Idąc przeszkadzajmy dalej, mu, mówię, przeszkadzajmy, jasne, mu podczas meczu. Ale nie obrażajmy go. Nie tak? Obrażajmy, tak, bo przypuszczam, że wielu zawodników robiło dokładnie to samo co Dylewicz, no on został na tym przyłapany. Zresztą sami mamy przykłady z Anwilu, gdzie zawodnicy też w taki sposób kończyli. Tak. I może zostawmy ten temat. Rozmawiamy o sytuacji w ligowej tabeli, która się wytworzyła. Wiemy już, że spada Siarka. Wiemy też, jaka jest czwórka. Wprawdzie dogrywka jest z Anwilem, ale nie sposób przecież nie wspomnieć o lidze. Dzisiaj zaczynają się półfinały. Pierwsza para Prokom Czarni, druga para Nasz Pogromca, czyli Tref z Turowem. Jak ty widzisz te rywalizacje? Prokom gładko, a Tref na przykład po 7 meczach? Kto będzie w finale? Wiesz co, ja nie wiem, czy Prokom gładko. Na pewno Prokom, znaczy w moim odczuciu Prokom awansuje do finału. Czarni mieli ogromną szansę ugrać cokolwiek, no ale Bennerman im się skontuzjował. Będzie im w związku z tym dużo trudniej, aczkolwiek w takich sytuacjach czasami zespół się jeszcze bardziej konsoliduje i jeszcze więcej z siebie daje, próbuje jakoś tak pokonać tą swoją słabość, czyli brak tego zawodnika, który przez cały sezon pomagał, konsolidując się właśnie i grając zespołowo. Myślę jednak, że na Prokom to nie wystarczy, że Prokom no, ma tą głębię składu i Prokom to wykorzysta. Typuję 4-2 dla Prokomu, chociaż tak naprawdę no, nie wiem, czy nawet dwa mecze uda się Czarnym z drużyną Prokomu ugrać. Jeśli chodzi o drugą parę, to może się jedni ze mną zgodzą, inni nie. Typuję, że w finale będziemy mieli derby Trójmiasta. Ja typuję dokładnie tak samo. Uważam również, że Prokom przejdzie, mimo że Czarni na pewno ostro powalczą, szczególnie u siebie, to
jeden, może dwa mecze i na tym pewnie się skończy. Co do rywalizacji Turowa z Treflem, Turów ma już ten czas najlepszy za sobą, nieprawda? Oni po prostu osiągnęli to apogeum i teraz jest jednak taka równia pochyła. Widać, że bardzo męczyli się z Poznaniem. Trefl, który pokonał Anwil, jest na fali i chyba ten Trefl przejdzie. Ja też tak myślę, chociaż no mówię, rywalizacja w tym przypadku może być w dwie strony, ale Turów w kilku meczach pokazał, że może czasami gra słabo. Na przykład drugi mecz w Poznaniu, gdzie rzucili 47 punktów, do przerwy rzucili 16 punktów. To z czegoś wynikało, to wynikało ze słabości, pozbyli się Kolejewicza. Zigeranowicz też nie gra tak, jak grać powinien. Może Turów wejść, ja nie mówię, że odbieram im całkowicie szansę, aczkolwiek moim faworytem w tej parze mimo wszystko jest drużyna Trefla. Tyle o typach na play-offy, na półfinał Tauron Basket Ligi. Ja tylko dodam ze swojej strony, że kibice Anwilu bawiący się w typowanie, zachęceni tutaj na naszym portalu, na anwilwocławek.pl. Niestety nikt nie trafił, wszyscy przejechali się, prawie wszyscy na Asseco Prokomie, typowali 3-0. To tyle w pierwszej części dogrywki z Anwilem, w drugiej porozmawiam sobie z Krzyśkiem o tematach bardzo ciekawych, a więc o personaliach. Dziękuję.